Z poezją Zbigniewa Herberta zmierzyli się tegoroczni uczestnicy 4. edycji gminnego konkursu kaligrafii Mistrz Pióra 2018. Mieliśmy bardzo dużo pracy, tak jak już tu pan dyrektor mówił, około 150 chyba w różnych kategoriach. No. Szkoda tylko, że dorośli nie dopisali, bo rzeczywiście dzieci biorą w tym udział bardzo chętnie, natomiast no, dorośli jakoś tak obchodzą konkurs bokiem. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej i faktycznie dorośli również zaangażują się w ten konkurs. W pisemnych zmaganiach udział wzięło 124 uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjum. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przepisać teksty i ozdobić go według gustu iluminacjami, miniaturami i bordiurami. Zadanie wcale nie było jednak takie proste. Łączenie, estetyka, co tam jeszcze? Ozdobniki. Te wszelkiego rodzaju właśnie ozdobniki. No i tak jak mówię, łączenie, bo kaligrafia to jest specyficzny sposób pisania. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem burmistrza miasta Żarów. Bardzo się cieszę, że jury się zobowiązało i bardzo rzetelnie oceniło wszystkie prace. Przyznam, że dla mnie to jest bardzo łatwa sprawa. Kiedy przyjrzałem się tym pracom, jak pisano pierwsze nagrody, no może też nie drugie. Ale jury myślę, że dogłębniej, precyzyjniej i bardziej merytorycznie. Chcę pogratulować też wszystkim, którzy wzięli udział, bo jest to przede wszystkim objaw olbrzymiej odwagi. Nagrody, które ufundowała firma Nowa z Żarowa, wręczali zwycięzcom burmistrz Leszek Michalak, Tomasz Pietrzyk, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz członkowie jury Elżbieta Kulas, Barbara Banaś i Alicja Godek. Wyniki konkursu Mistrz Pióra 2018 znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu.